Pan Jan, Pan Dawid, kierunek, miasto, jakie Panie Dawidzie? Brzeg. I impreza Retrosfera, ale żeby nie było za łatwo, w temacie powodziowym pada. Do brzegu 11 minut. Rzeki po drodze wzbierają, przelewają się. W brzegu ugoszczono nas, proszę, po afrykańsku. Tu jakieś takie motywy. Motywiki. Tu zaś. To jest odra. To wygląda w ogóle jak przez AI wygenerowane trochę. Troszkę tak wygląda. Jasiu, jak ustęp? Zajebiście. Zobacz sobie, jaki jest fajny ten, na szczotkę do kibla. Pokaż. Porcelanowa kaczka. O cholera. Ja pokażę też. Jako eksperyment społeczny. A co w lodówce? Czy chłodzi się już piwo? Niestety. Nie, tak dobrze nie ma. Ale można sam zapewnić. Można. Ale jaki tu mebel zabytkowy, proszę jeszcze. Sam cesarz Wilhelm II tu chował przed żoną flachę. Idę. O. Idę przetestować. Patrzcie, póki jeszcze tłumy się nie zbiorą, serce ratusza w brzegu. Przemienione w retro królestwo. Jasio, nie? I wstęp darmowy. No myślę, że dla fanów retro to tu, no, to jest tylko jedno pomieszczenie, tego jeszcze jest więcej. Myślę, że i można zgupieć. Dosyć rzadkie, czyli no, PS1. Nawet powiedziałbym, bardzo rzadkie. Z nakładką, znaczy jakby z dodatkiem, że tu macie ekran wbudowany. I to są głośniki w ogóle też. I można, proszę, zaprezentuję. Czyli konsola mobilna, można powiedzieć. Prawie, że mobilna. Chyba się, jest tu płytka, a jest. Tu jest Tekken 2. Tekken. Ale to wygląda dobrze, bo ten ekranczyk jest taki mały, że to jest tak skompresowane. Można go przyciemnić, a można go... No, fajna rzecz tu. A tu jest piwo. Brzegu przelewa się. Tu zrzucisz to. Co tam jest? Jesteśmy nagrywani? A spytałeś mnie o zgodę? Można? Można. Dobrze. Tak, o tym pomyśli sobie. Ale ja właśnie nie wiem, co to za miłość. Bo ja nie mam tyle mody. Impreza Retrosfera. 13-15 września. Pięknym, śląskim, dolnośląskim, bo chociaż jesteśmy w województwie opolskim, to brzeg historycznie leży na Dolnym Śląsku. Impreza odbywa się w pięknym ratuszu. A fajnie, ratusz mają, my w Bytomiu nie. Odnowiony jakiś czas temu, wyremontowany. Stare miasto, starsze od Bytomia, 1248-1250 i prawdopodobnie potencjalnie najgorsza pogoda na świecie, jaką można było wybrać, żeby to miasto przy okazji tej imprezy zwiedzić. Ale cóż, coś tam, parę kąsków postaram się nagrać. Ze środka nagram więcej, tam nie leci na łeb. Także zobaczymy. Brzeg podczas ogromnej powodzi w 97 roku w przeciwieństwie do Wrocławia nie był zalany. Może jakoś to będzie, no. Ale podobieństwa do Wrocławia czy innych śląskich miast ogólnie są. No i chodniki Charlottenburger Platten, te same chodniki co w każdym starym poniemieckim mieście. Brzeg, z tego co wyczytałem, był bardzo zniszczony przez Rosjan w II wojnie, ale jak widać, zachowało się tutaj też sporo oryginalnej, bardzo ładnej zabudowy, co robi taki klimacik, no, taki znajomy, miły sercu. No, powiem wam, że jak na miasteczko, ja zawsze w ogóle myślałem, że brzeg jest trochę większy, chociaż taki jak Tarnowskie Góry, a tu jest 34 ledwo z hakiem tysiące ludzi. To naprawdę miejscami wrażenie jest takie, no kurde, patrzcie, tu idzie pożyć. Fajnie. Bardzo ładnie kamienice porobione niektóre. I jest nawet, proszę ja was, gigapapież. Fajne lampy takie imitujące, takie stare gazowe. No tak, kurczę, ze smakiem. Tu mówię z daleka już, ten budynek, czerwony, ceglasty, piękny, to po prostu musi być poczta. No nie ma opcji. I jest to poczta. No i wszędzie dużo takich bardzo okazałych willi, w dużej części bardzo ładnie zadbanych. Kurde, jak czytałem na Wikipedii, że 70% Starego Miasta zostało zniszczone, to spodziewałem się, wiecie, samych PRL-owskich plomb, a tutaj jest tego trochę, ale jest też bardzo dużo oryginalnej zabudowy utrzymanej i to takiej, no, naprawdę ładnej. Tylko jakby ta pogoda była trochę lepsza, ale to już nie wina brzegu. No proszę, kamienice, jakich by się nie powstydziły miasta o wiele większe. No i naturalnie, jak w każdym
starym śląskim mieście musi być fajny Bahnhof. Nie inaczej jest tu, bardzo fajna budowla z czerwonej cegły. Obstawiam, no pewnie gdzieś końcówka XIX wieku. I wy mówicie, że Berlin, Berlin, Berlin. A tu macie taki mniejszy Berlinek. No i co? Tak jak Grzech Godów, otwarcie 31 stycznia 1870. Coś tam się wie. Fajne jeszcze te tabule z rozkładem starego typu. Z tymi kachlami. Jest taki trochę vibe dworca w Opolu. I można dojechać stąd, albo z Wrocławia, z niecałe pół godziny, za nieduże pieniądze. Fajnie. Święta Katarzyna wspiera kolejarzy i miej w opiece podróżnych. No umówmy się, to jest, ta opieka jest zwłaszcza potrzebna, jak chodzi o polskie koleje państwowe. Park Wolności w Brzegu. Proszę, jak ekskluzywnie. Kaczki, wodospad, romantyczny most, zieleń. Cóż za niesamowite biologiczne rzeczy się tu dzieją. Proszę, w Brzegu z drzew leci piana. To się nazywa glorieta. Czemu? Nie wiem, sprawdźcie sobie w Google. O, takie coś. No fajne. Tutaj sąd, tu sądzą, tam potem siedzą. Tu fajna kamienica, ale to jest nic, gdyż tutaj, w sercu Brzegu, znajduje się jedno z najznamienitszych punktów kulinarnych na mapie Górnego i Dolnego Śląska. Zaraz dowiecie się jaki. To chyba było tu. Fajna, tania odzież. Gdzie są frytki? Frytki Gucio, 25 lat tradycji. Barek frytkowy Gucio. Gucio, Gucio, Gucio. Nie ma. Romper tylko stoi. Nie, spóźniliśmy się. Na zdjęciu Google'a było... Ile? 15 lat temu? No to wyjazd nieudany. Szkoda. To jest Wukong, kiedy jeszcze Wukong nie przyszedł nikomu do głowy. Małpa kontra Dijonaur. Kto wygrywa? Małpa. Nie. Ja. Diablo Włodarczyk. Kolejny PC? Amiga 32 bity. Co tu mamy? A. I Chaos Engine na bardzo fikuśny kontroler. Dla prawdziwego amatora, obcego i predatora. Nawet zarymowałem. I kurde, jaki kong. Tak się, proszę państwa, grało w roku 92. GameCube, bardzo rzadka w Polsce hipsterska konsola w ogóle. O, i tu, i tu. Szuruburu. To jest bydło ludzi zabawy. Tu nie płaci. Leje go. O, plastik, plastik. Nie wiem, klikam losowo i walę go na rejs. Nie mrawo. Skopa. Bo kurde, ty czemu tu wlazł jakiś Chińczyk? Secret Service, 97 rok styczeń. To świętowałem urodziny wtedy. Drugie. Chciała być niezła impreza. FIFA 96, Virtual Stadium Soccer. Ludzie, byli czasy. O, Polska, Brazylia, ale wynik bardzo nierealistyczny, 0-0. Taka była wtedy Lara, takie były kanony piękna. Kanciaste jeszcze trochę, ale nie tak jak dawniej. Oryginalna, sprowadzona specjalnie tutaj z Azji, bazooka. Poważny sprzęt. Łazi. Oui. Nagrywasz? Nagrywam. Proszę o wycięcie mnie z tego materiału. Dobrze, wytniemy. Na pewno. Silesian breakfast. Kontynuując... Do brzegu, do brzegu, do brzegu.
Sobota w brzegu. Pogoda obrzydliwa, londyńska. Gęsty, rzęsisty, drobny deszcz, który niby moczy wolno, ale moczy bardzo skutecznie niestety. Tam pan Johnny nagrywa. Ale ładnie tu, kurde. Tak porobione fajnie te chodniki, te Charlottenburger Platten, te takie lampy ala stare. No kurcze blade, stare kościoły. Tam wycieczka, ktoś się gapi przez szybę, czego się gapisz? Tu zaś kościół fajny. O! No i tu mamy wizerunki śląskich piastów. Proszę ja ciebie, elegancko. Ale co tu? Co tu się w tym momencie dzieje? Nie no. No ogon trzeba podnieść, no bo musi się, prawda, wyiać. Viator siste graduh immortale condite sunt ora pro nobis. No. Jak pan znajdujesz zamek w brzegu? Chcę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo fajnie. Jednakże chciałbym zapytać, kto tu siedział? Czy tu siedzieli ostatni piastowie? Właśnie na tych betonowych łapach. Jeśli tak, to na pewno mieli wilka. No, mogli chycić. To wygląda jakby tu spadło, nie? Patrz, no. Z tej winorośli robili ostatni piastowie wino, marki wino. Proszę bardzo. A teraz są suche to z rodzynki. O. Tu jakiś książę Jerzy czy coś, tego, z babą. Ależ działo. No, słuchaj. BBC, Big Black Cannon. Big Black Cannon. Ja się z tym... Takimi wehikułami ostatni piastowie brzescy poruszali się po terenie swojego miasta. Prawda, jeździli na zakup tego. Ale średnia tu. Wysokość takiego piasta była niezbyt wysoka, Mikołaj, patrz. No, bo ludzie byli kiedyś niżsi. I na przykład no, ty ja byś miał, ty byś miał ciężko. Ale kiedyś to ludzie tak dotąd byli. No. Tacy byli. Tacy. I słuchajcie, i może nie zdajecie sobie sprawy, ale to właśnie z tego do dzisiaj na pewną część wehikułu zwanego rowerem mówimy piasta, od dynastii właśnie piastów. Nie mniej, nie więcej. Tak. Mikołaj bawi i uczy. Tak, a w zasadzie to nie. Od zamku idziemy skontrolować stan Odry, bo tak się składa, że płynie tutaj rzut beretem. Verbum Domini manet in aeternum, co w wolnym tłumaczeniu znaczy... I uwaga! Nie działa. Coś jest nie tak. Słowo pańskie trwa na wieki. To byli bardzo pobożni ludzie, na to wychodzi. Chujowo, ale stabilnie. Brzeg miasto kontrastów, przy zabudowie zabytkowej, tu taki klimacik, no czysto polski, można powiedzieć, tu chodnik jeszcze niemiecki, jeszcze pruski, a tu 100% Polski w Polsce. Typowy mi się kojarzy, że z czystymi latami 2000. No, ale nikt nie powie, że szaro smutno. No nie, tutaj nie. I jest dobra informacja, ratusz jak stał, stoi. Samodzielne, posiadały kontroler. Tak. I generalnie posiadały własny sklep, na przykład było pobierać aplikację. Można było oglądać Netflixa w tych goblach, to było spoko. Jaka sprawa z takiego wychodzi, ale bateria jest zadeczna, nawet na tej instytucji też ma ciężkie baterii, ale trzymają się o... Tak oto, kochani, żegnamy perłę śląskiego renesansu, czyli brzeg. Kurde, naprawdę ładne miasto. O, patrzcie, no nie? Zielone. Trzeba je będzie odwiedzić o jakiejś ludzkiej porze roku. Trosfera też bardzo fajna impreza. Za rok ponoć ma być jeszcze większa. Także cóż, wpadnijcie, obejrzyjcie.
zwłaszcza, że jestem za darmo. I tyle. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę, a ja lecę na dworzec. Zobaczymy, czym ci się nara.